Aleksandra Mieczyńska, pięknie się kłaniam. Dzień dobry. I goście w studiu Sławomir Jodłowski z Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry Olu, dzień dobry Państwu. Bardzo zasłużony człowiek, to mówię o Tobie, zasłużony jesteś dla fotografii, dla jej promocji. No i te Twoje zasługi zostały dostrzeżone. Gratulacje wielkie. Bardzo dziękuję. Tak, ostatnio dostałem takie dosyć znaczące wyróżnienie w postaci medalu od Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej, którą zatwierdził kapituła właśnie tego Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej. Gratuluję. Do czego to Cię motywuje? Bo to, czy traktujesz to jako taki laur, super, dostałem i już sobie odpoczywam, czy to bardziej w kategoriach motywacja? No myślę, że bardziej w kategoriach motywacja, ponieważ no, to wyróżnienie jest dla mnie bardzo istotne. No, w kulturze pracuję już ponad 30 lat. Cały czas ta fotografia jest jakby moją pasją i staram się upowszechniać ją na wszelkie sposoby, prowadząc zajęcia w Regionalnym Ośrodku Kultury, warsztaty, prowadzę dwie galerie fotografii, więc ta fotografia jest mi bardzo bliska. Mm-hmm. I promujesz też tych, którzy fotografią się zajmują. Nie jesteś zazdrosny o to, że ktoś ma talent, to też można zauważyć. I promujesz i tych, którzy, nie wiem, dopiero zaczynają, tak? I tych, których nazwiska są już z fotografią, dobrą fotografią kojarzone. Tak, dwie galerie fotografii, które działają w Regionalnym Ośrodku Kultury, mają jakby takie dwa znaczenia. Jedna galeria, czyli galeria Fotopobudka, jest przeznaczona dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią. Natomiast druga galeria, galeria Art Photo, jest galerią dla twórców, którzy już osiągnęli jakieś sukcesy, no mają wiele do powiedzenia w fotografii, no i chcą zaprezentować swoją twórczość. Mhm. Czy przez te lata, kiedy obie galerie funkcjonują, bo już możemy mówić o latach, obserwujesz taką, nie wiem, może wędrówkę, że ktoś zaczynał od Fotopobudki, a później miał wystawę już w tej drugiej galerii? Tak, oczywiście. Wiele osób, którzy zaczynali, no, na przykład Krzysztof Muskalski, który no, w tej chwili jest jakby światowym fotografikiem, który osiąga znaczące sukcesy za granicą. Zaczynał właśnie w Regionalnym Ośrodku Kultury i to myślę, że doprowadziło go do tych sukcesów. Mm-hmm. Krzysztof Muskalski był jednym z jurorów w konkursie Cyberfoto 2022, 25. Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji. Jubileusz. No tak, 25 lat minęło, aż trudno w to uwierzyć, to naprawdę szmat czasu. Wiele się zmieniło w postrzeganiu sztuki w ciągu tych 25 lat. No, dla mnie był to bardzo ważny okres, taki okres kontaktu z artystami, ze sztuką, z nowatorską sztuką, która no, w jakiś sposób też zmieniła moje myślenie o tym, co mnie otacza, o podejściu do twórczości. No, dostarczyło mi szereg refleksji o świecie. No, myślę, że to naprawdę mocno wpłynęło na moją osobowość i na to, co robię. Mhm. Mówisz o tym, że też zmienia się ten konkurs i zmienia się Twoje patrzenie na fotografię. Fotokreacja wydaje się być bardzo nowoczesna, tak? Ale też 25 lat to jest bardzo długi czas, jeżeli chodzi o rozwój techniki, także tej związanej z fotografią. Na ile ta fotokreacja, ta cyfrowa fotografia, na ile ona się zmieniła przez te 25 lat konkursu? No tak, tutaj technologia odgrywa dość zasadniczą rolę w tworzeniu sztuki. Artyści coraz chętniej sięgają właśnie po nowinki techniczne, jednak sztuka i technologia tworzą w tej chwili bardzo ścisłe związki, chociaż są to jakby zupełnie odmienne dziedziny, ale wydaje mi się, że ma to duże znaczenie w formułowaniu refleksji, w formowaniu artystów, którzy no, starają się wyrazić za pomocą właśnie tych współczesnych środków technicznych to, co ich nurtuje, mm-hmm. to, co ich otacza,
I no, te techniczne narzędzia służą jakby do takiej głębokiej metafory rzeczy, które są prezentowane w tych dziełach. Pomagają po prostu? Oczywiście, pomagają, a wręcz powiedziałbym, wzbogacają je o taki element, który, no, aparat i komputer są to elementy martwe. Natomiast wyobraźnia artysty powoduje, że te martwe elementy potrafią wykreować nowe przestrzenie w sztuce, które no, jakby tą sztukę posuwają do przodu i stają się bardziej nowatorskie. Mhm. Czy można powiedzieć o tych fotografiach, że one, przynajmniej w jakiejś części, że one są trochę takim komentarzem autorów do świata? Tak, fotografia potrafi ustosunkować się do tego, co nas otacza. No, bardziej może fotografia taka dokumentalna i reportażowa, natomiast fotografia kreacyjna posługuje się metaforą. I ta metafora również jest związana z aktualną sytuacją. Na przykład no, teraz wojna na Ukrainie też miała wielki wpływ na to, co artyści w swoich pracach pokazują. Czy jeszcze pojawiają się takie głosy, że ta fotokreacja zakłamuje fotografię, tak? Że w ogóle się nie powinna pojawiać? Czy to już zostało zaakceptowane przez wszystkich? No, fotografia jest to bardzo iluzyjne medium, także generalnie ja uważam, że fotografii tak do końca nie można wierzyć. A fotografia kreacyjna, oprócz tego elementu takiego, który no, pokazuje rzeczywistość, pokazuje jakby filozofię tego, co nas otacza, czyli taką metaforę, no, która może być różnie przez odbiorcę odbierana, ale myślę, że jest to zaleta. To jest komentarz, czy dopowiedzenie, czy opowiedzenie tej rzeczywistości, którą twórca, artysta widzi, ale też trochę przez fotografię sam się ujawnia. No tak. Pokazuje wnętrze. Sztuka generalnie według mnie służy do tego, że jakby wytrąca odbiorcę od takiego realnego spojrzenia na to, co go otacza. Pokazuje, że można na rzeczywistość spojrzeć trochę inaczej, że rzeczy, które są teoretycznie niemożliwe, no, nabierają jakiejś takiej większej wartości. I to wydaje mi się, że ludzie, którzy potrafią odbierać sztukę, no jest to dla nich ważne. A czy obserwujesz, że jest, nie wiem, większe zainteresowanie w ogóle fotokreacją teraz niż te 25 lat temu, kiedy konkurs startował? Myślę, że podobne. To znaczy, no, na pewno więcej autorów jakby interesuje się tymi nowinkami technicznymi, ale cyberfoto jakby już wykształciło taki pewien profil. Przeważnie w tej chwili nadsyła pracę około 50 autorów i są to ludzie, którzy już mają coś do powiedzenia w sztuce. To znaczy dostajemy w tej chwili o wiele mniej takich przypadkowych prac, a ludzie, którzy jakby tam no, szukają dopiero tej drogi w fotokreacji. Natomiast trafia do nas wiele dojrzałych prac, które no, naprawdę mają wysoki poziom artystyczny. Czy powtarzają się nazwiska w kolejnych edycjach autorów? Tak, powtarzają się nazwiska. No, w tym roku na przykład wygrała Kamila Rosińska, która kiedyś już wygrała ten konkurs. No, dosyć podobnymi pracami, może nie tyle podobnymi, ile ustosunkowujących się do tego samego tematu, to znaczy takiej tajemnicy. To są takie prace totemiczne, które nawiązują do jakichś tradycji, obrzędów afrykańskich, ale zawierają taką dawkę tajemnicy, że naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe w odbiorze. Rozumiem, że 25. edycja międzynarodowego konkursu cyfrowej fotokreacji Cyberfoto 22, ona już za nami, tak? Ale otwiera kolejne 25 przynajmniej.
No chciałbym, żeby konkurs był kontynuowany, no ponieważ wydaje mi się, że idea konkursu jest na tyle interesująca, choćby ze względu na to, że jednak ten konkurs otworzył nowe przestrzenie w sztuce, które do tej pory jakby no, nie były eksplorowane. I co roku właściwie pojawia się coś nowego i przez to ten konkurs jest ciekawy. I dla mnie no, każda edycja czymś zaskakuje. No, w tym roku dostaliśmy też wiele takich nowatorskich prac. Na przykład Wojtek Kukuczka zrobił taką pracę wideo. Łukasz Cyrus zaprezentował pracę na metalu. No, także ciągle jakieś takie nowatorskie rzeczy pojawiają się w konkursie i to wydaje mi się nadaje temu konkursowi no, taki smak ciekawy. Czy to powoduje, że na kolejne prace w kolejnych edycjach czekasz z niecierpliwością, czekając na to zaskoczenie właśnie? No tak, no, dla mnie każda edycja jest ważnym wydarzeniem w życiu i cieszę się, jak prace, które zostają nadesłane na konkurs, raz, że wywołują pewne kontrowersje, bo uważam, że kontrowersja jest bardzo ważną rzeczą w sztuce, no to każda edycja jest inna i dla mnie zawsze będzie interesująca. No dlaczego kontrowersja jest ważna w sztuce? Dlatego, że sztuka z gruntu powinna być kontrowersyjna, bo sztuka jakby ma dwa takie podstawowe założenia. Jest to rola twórcza i odtwórcza. Ja zajmuję się raczej bardziej tą rolą twórczą i cenię sobie rzeczy, które powstają na nowo, to znaczy są na tyle nowatorskie, że nie mają odniesień do przeszłości, ale oczywiście czerpią z tych odniesień, bo na przykład wiele prac odwołuje się do surrealizmu czy dadaizmu, kierunki, które kiedyś tam były. Ale te prace, które się do tych kierunków odwołują, są na tyle nowatorskie, że jakby widać tylko taki cień tego tradycjonalizmu, natomiast są to zupełnie nowe rzeczy. Ale trzeba też wiedzieć, żeby zauważyć, tak? I widzieć, żeby docenić. To nie jest dość łatwa sztuka. Myślę, że no, trzeba mieć trochę pewne przygotowanie, żeby odebrać te prace, ale myślę, że każdy, kto trafi na tą wystawę, będzie miał pewne refleksje co do tego, co nas otacza i, no i w ogóle do tego, czym jest sztuka. No i ma prawo każdy do swoich własnych refleksji, tego się nie bójmy. Powiedziałeś, jeszcze jedno pytanie na zakończenie, powiedziałeś o tym, że nie można wierzyć w fotografię. Czy twojej fotografii, tej, którą ty robisz, czy jej można wierzyć? To znaczy, kwestia prawdopodobności fotografii jest dosyć iluzyjna, że tak powiem. Bo pewne rzeczy można przedstawić w zupełnie innych kontekstach, w zależności od tego, w jaki sposób autor fotografii podejdzie do danego zagadnienia. Można przedstawić rzeczy brzydkie w sposób bardzo estetyczny i odwrotnie, więc to wszystko zależy od intencji autora. I od tego, no, jak my podchodzimy, jakie są nasze relacje z rzeczywistością. I to wydaje mi się jest najważniejsze. Najważniejsze, żeby ze sztuką dialogować i tego dialogu się chyba nie ma. No oczywiście, dialog jest podstawą. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Państwa i moim gościem był Sławomir Jodłowski. Dziękuję ci pięknie. Dziękuję, Olu.